Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie porównamy oferty czterech różnych biur podróży. Zobaczymy, jak wygląda jakość obsługi, kompetencje i wiedzę pracownika, który nas obsługiwał oraz cena za wyjazd. Cel: Riviera Turecka, minimum 4 gwiazdki, all inclusive, 2 osoby. Zobaczmy, co z tego będzie. Rainbow Tours, Ithaca, TUI oraz Coral Travel są bohaterami naszego dzisiejszego filmu. Jeśli was interesuje taki temat, to zapraszam was do zostawienia subskrypcji na tym kanale. Jedziemy! I tę drugą część, czyli Riviera Egejską, też biorą państwo pod uwagę? Bez tego nie będę szybciej. 10 dni. Tak, to w jakiej terminie, jakie kierunki? Jeżeli chodzi o wymagania, jakie postawiłem przed biurami podróży, to przede wszystkim kierunek, czyli Riviera Turecka, chociaż z pewnymi odstępstwami, ale nadal Turcja. Okres pobytu to 10 dni, wylot z Poznania, ale to nie była konieczna rzecz. 4 gwiazdki, all inclusive, 2 osoby i budżet w okolicach 9000 zł. Przedział powiedzmy od 8 do 10 tysięcy. Jak wyszło? Sami zobaczcie. Pierwszym biurem, do którego się udałem, było biuro Rainbow Tours i... niestety moje niemiłe zaskoczenie, ale do samej oferty i za chwilę o szczegółach. To niestety nie, będę mieć tylko tutaj alenie do wyboru. To będą hotele, które będą przypominały wyglądem bloki. Mhm. I teraz tak, albo mamy hotele, które są położone zaraz przy plaży Kleopatry i wtedy za leżaki się płaci, to już wtedy będą takie trzygwiazdkowe, rzeczywiście małe hotele. Znaczy, no to i zależało mi, żeby ten standard był właśnie minimum czterogwiazdkowy. Mhm. Pani przygotowała dla mnie dwie oferty, jedna w kwocie 8970 zł i mamy tutaj Rivierę Turecką, miejscowość Demre oraz Club Shark Hotel, to jest Riviera Egejska, czyli już inne miejsce, miejscowość Bodrum, 7736 zł. No i tutaj moje zaskoczenie, że oferta Rainbow Tours nie jest tak bogata, na jaką się spodziewałem, że będzie. Wydaje mi się, że jedno z czołowych biur podróży, bardzo polecane, w wielu miejscach rekomendowane, a oferta nie zachwyca. Co do kwestii samej obsługi, nie wiem, czy mnie zrozumiecie, ale kiedy idziesz do takiego miejsca jak biuro podróży, to chcesz być obsłużony w taki sposób, aby to zachęciło cię do zakupu wakacji, wypoczynku i pobudziło jakieś takie twoje zmysły, że wow, to jest to miejsce, chcę tam polecieć, chcę już to teraz. A ja miałem wrażenie, że pani nie do końca chce mi sprzedać te wakacje. Nie wiem, czy tak powinno być. Jeśli chodzi o zaangażowanie pani w przedstawianie mi oferty, oceniłem je na 3. Jeśli chodzi o ofertę, oceniłem ją również na 3. Jeśli chodzi o uprzejmość, oceniłem ją również na 3. Czyli wydaje mi się, że to taka bardzo średniawa ocena. Co do drugiego miejsca, udałem się do biura podróży Ithaca. Hotel 5-gwiazdkowy, bardzo dobry standard, wyżywienie. Od lotniska ta lokalizacja około 70 km. Basen kryty, zaplecze spa jest również dostępny na terenie hotelu, a za dodatkową opłatą mogą Państwo skorzystać wtedy ewentualnie jeszcze z masaży, z zabiegów na ciało. Termin 10-31 czerwca, wylot z Poznania. Cenowo za osobę wychodzi 4969 zł. I tutaj naprawdę byłem zadowolony. Jak widzicie, spory plik kartek i co mogę powiedzieć, pani, która mnie obsługiwała, bardzo kompetentna, bardzo zaangażowana w sprzedaż. Naprawdę wiedza oraz chęć pomocy, dopasowania w czasów do moich wymagań była naprawdę adekwatna i bardzo mi się to podobało. Jeśli chodzi o ofertę, którą dostałem w biurze podróży Ithaca, to J'adore Deluxe Hotel and Spa Site, 70 km od lotniska w Antalii, czyli Riviera Turecka, kwota 9938 zł. Oczywiście all inclusive, wszystkie te rzeczy i aspekty są wzięte pod uwagę. Ogólnie jeśli chodzi o cenę Ithaki, to wystawiłem tej pani w sumie 5 na 5 w każdej kategorii. Zarówno była zaangażowana, jak i miała wiedzę na ten temat. No i oferta też jest bogata, jak widać. Pani po prostu przechodziła z hotelu do hotelu do hotelu i tak dalej, więc naprawdę poświęciła dużo czasu mi na to, żebym znalazł swoje wymarzone wakacje. Trzecia propozycja to hotel Sea Life Kemer Resort. To też jest Antalya, 55 km od lotniska, kwota 10 378 zł, czyli no tutaj mamy ten wyższy próg cenowy, ale no...
Wygląda to bardzo przyjemnie. Tutaj mamy wszystkie dodatkowe rzeczy wypisane, czy jakieś udogodnienia dla dzieci, usługi, co jest wliczone w cenę, jakie jest wyżywienie, godziny w ogóle już posiłków podawanych w hotelu. Wygląda to naprawdę porządnie. No i czwarty hotel to hotel Q Premium. To też jest Riviera Turecka, więc mamy wszystko w okolicach tego terenu, na który liczyliśmy i oczekiwaliśmy. Tutaj kwota 8918 zł. Hotel pięciogwiazdkowy. Wcześniej hotel był też pięciogwiazdkowy. I wcześniej był też pięciogwiazdkowy, więc tutaj naprawdę oferta bardzo bogata i taka według mnie wychodzi póki co na prowadzenia, ale oglądajmy dalej, zobaczymy jak dalej się to potoczyło. Trzecim biurem, które zdecydowałem się odwiedzić, było biuro Coral Travel. Dłuższy pobyt, ilość osób? Dwie osoby. I Riviera Turecka, tak? Tak. Dobra. Tak, miałam pierwszą propozycję, jest to pięciogwiazdkowy obiekt, tak jak Beach Club. I tutaj właśnie mamy tą Alanię, nie? Czyli jakby najdalej oddaloną od lotniska. Generalnie od lotniska to jest 60 km, a do samego centrum Alanii to jest 25 km. Wyżywienie to jest w formie ultra inclusive, 24 na dobę, także śniadanie, jakieś później śniadanie, obiad, kolacja jest, tak? Przekąski w międzyczasie. I tutaj restauracja na kartę mają pracę też do wyboru, tylko że tutaj będziemy mieć płatną i ona jest międzynarodowa. Pierwsza rzecz, która od razu rzuca mi się w oczy, to oferta, która jest wydrukowana w kolorze, łącznie ze zdjęciami, co jest ogromnym plusem, ponieważ inne biura tego nie oferują. Przynajmniej nikt mi nie złożył takiej propozycji, a w przypadku nawet Rainbow Tours zdjęć żadnych nie ma. Co do jakości samej obsługi, pani była bardzo miła, ale to naprawdę bardzo, bardzo miła, o takim cieple bijącym po prostu z jej serca. Jeśli chodzi o wiedzę i kompetencje, no to odbiegała ona trochę od jakości obsługi, której doświadczyłem choćby w Itace, czyli biurze poprzednim. Ale co do samej oferty, wygląda ona naprawdę fajnie. Wszystkie hotele są w limicie poniżej 10 tysięcy złotych. Wszystkie w okolicach są 900-400 zł. Jakie to są hotele? To jest Utopia Beach Club, pięciogwiazdkowy, Alania. Drugi hotel to Utopia Resort Residence, ex Alara Park, i to też jest Alania, dosłownie jest ta sama cena. No i trzeci hotel, który został zaoferowany mi, to Arnor Deluxe Spa i to jest Turcja, miejscowość Site, 9253 zł. Oczywiście wszystko full all inclusive i oferta wygląda naprawdę bardzo dobrze. I powiem wam szczerze, że byłem na początku sceptycznie nastawiony do biura Coral Travel, gdyż no, wydawało mi się, że jest takim trochę underdogiem tych wyścigów, jeśli chodzi o oferty. No bo mamy w sumie trzy królewskie biura podróży. Wszyscy znają prawie, że TUI, Itakę oraz Rainbow Tours. I Coral Travel, wow, wypada naprawdę dobrze. Ostatnim biurem podróży, które odwiedziłem, jest biuro podróży TUI. Znaczy, nie chciałbym przekroczyć tej kwoty 10 tysięcy łącznie. Okej, dobra. Znaczy, tak chciałbym to powiedzieć, bo to jest też kalkulacja, która obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Znaczy, to wiadomo. No, ewentualnie jeszcze mogę spojrzeć na Turcję Egejską, czy tą drugą stronę. Mhm. No, taki właśnie bardziej resortowy, większy hotel, też właśnie z ogrodem. Żadna z tych kwot, bo mam dwie tutaj oferty przygotowane przez biuro, nie mieści się poniżej 10 tysięcy złotych za dwie osoby. I nie było w ogóle takiej możliwości, żeby znaleźć jakikolwiek hotel poniżej 10 tysięcy złotych. Więc oferta jest naprawdę uboga i oceniłem ją na 1. Jeśli chodzi o uprzejmość, oceniłem ją na 4, bo pani się starała, ale nie miała, wydaje mi się, pewnych kompetencji ku temu, żeby udzielać mi jakichś porad. Wydawało mi się, że pewnie to był jakiś świeży pracownik, więc oczywiście nie przekreślam, bo chęci były. Ale no, TUI wypadło według mnie obok Rainbow najgorzej, a w mojej głowie na początku plasowałem ich jako dwóch faworytów tego przedsięwzięcia. I no, jestem zaskoczony.
Moi drodzy, krótkie podsumowanie dzisiejszego filmu. Co można powiedzieć? No, mieliśmy do czynienia z 4 różnymi biurami podróży i 4 różnymi rodzajami obsługi klienta. Jeśli ja miałbym się zdecydować na wybór biura podróży, z którym ja bym poleciał, to jest moja subiektywna ocena, no to zdecydowałbym się z pewnością na biuro Itaka w tym przypadku, gdyż tam zostałem najlepiej obsłużony, największa i najbardziej rozbudowana była oferta oraz no zrobiło na mnie to właśnie wrażenie wow, o którym mówiłem wcześniej. Jeśli chodzi znowu o biura podróży typu Rainbow Tours oraz TUI, no to sytuacja jest trochę odmienna. Miałem wyższe oczekiwania wobec tych biur podróży, a stało się tak, jak się stało. Sami widzieliście. Co mogę powiedzieć? No, każdy z nas wybiera się na wakacje albo z biurem podróży, albo na własną rękę. I w kolejnym filmie właśnie chciałbym to sprawdzić. Chciałbym sprawdzić i porównać na przykład kilka ofert z dzisiejszego filmu z kwestią tego, jak sam zorganizowałbym to na własną rękę, czy wyjdzie na przykład to taniej. Jeśli Was interesuje taki content, to zapraszam Was do subskrypcji tego kanału i myślę, że to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do następnego. Cześć.